Madera. Nie tylko piękny widok. Czy chcesz poznać bardziej ekstremalną część Madery? Przeżyć przygodę, której nie przeżyjesz w innej części wyspy? Poczuć dreszczyk adrenaliny i zmierzyć się z swoimi własnymi wewnętrznymi lękami? W dzisiejszym vlogu pokażę Ci jedno z takich miejsc, ale ostrzegam, nie jest to miejsce dla każdego. Buon dia! Dziś witam Was z kolejnego miejsca, które chciałbym Wam pokazać w naszych vlogach. Ostatnio miejsce było dosyć, powiedzmy, takie bardziej popularne, a dzisiaj chcę zabrać Was w mniej popularne miejsce, które tak naprawdę najbardziej znane jest dla lokalnych rybaków, ponieważ w tamtym miejscu często potrafią łowić ryby. Lecz zanim pokażę Wam miejsce docelowe, pokażę Wam taki, powiedzmy, wyznacznik tego miejsca. Dzisiaj też jestem z związkiem, którego mieliście okazję poznać ostatnio w vlogu. Początki tej trasy do miejsca docelowego dzisiejszej wycieczki, tak to nazwijmy, są ruiny São Jorge, które znajdują się w północno-wschodniej części wyspy. Naprawdę gdzieś tak, myślę, około 10, maksymalnie 15 minut od Santany. Miejsce nie jest odpowiednie dla każdego, bardziej dla osób o, powiedzmy, stalowych nerwach, ale to zobaczycie już później. Nie będę też podawał dokładnej lokalizacji tego miejsca. Jeżeli byście chcieli wiedzieć dokładną lokalizację, to odezwijcie się do mnie na Instagrama. Po prostu tutaj nie będę tego dawał, aby nie korciło do większości osób, żeby tu przychodzić. No bo to nie jest miejsce dla wszystkich, tam gdzie idziemy. Jak to związek nazywa, jest to miejsce, gdzie idziemy zginąć. No, idziemy sobie zginąć. Ale to zobaczycie już niedługo. Okej, więc doszliśmy już na początek takiej, powiedzmy, trasy głównej dnia dzisiejszego. Jak widać, to na samym początku jest powiedziane, żeby tam nie wchodzić. Ale po prostu nie działa to na takiej zasadzie, że nie można tam wchodzić, tylko po prostu poza tą barierką wszystko to się stanie i bierzemy na własną odpowiedzialność, więc musimy być świadomi tego, co robimy, bo w razie jakiegoś wypadku albo coś, to sami ponosimy pełne konsekwencje za swoje czyny. My jesteśmy świadomi, no i chcemy Wam pokazać coś wyjątkowego w vlogu, więc idziemy dalej. Czy on jest świadomy? Myślę, że tak, ale zobaczymy. On Cię tu przyprowadził. Dawaj, dawaj. Dobra, to jest bardziej świadomy niż ja, więc idziemy dalej. Na trasie mamy dobrze wyznaczoną ścieżkę, więc tak naprawdę samo dejście do mostku jest dosyć proste. Sama końcówka już jest troszkę bardziej wymagająca, ale to niedługo zobaczycie. Ale naprawdę widoki i chodzenie po takich, powiedzmy, górskich klimatach Madery, zaraz blisko oceanu, no to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę robi to duże wrażenie. Jak widzieliście, wcześniej mówiłem, że droga jest łatwa, no bo taką, za taką ją uważam, ale tak jak teraz mogliście zobaczyć, są też tak zwane zasadzki, czyli mostek pierwszy z mniejszych jest w stanie do przejścia, no ale swoje lata świetności na pewno ma już za sobą, więc jak to zawsze powtarzam, ostrożność to bardzo ważna rzecz na Maderze. To zajebiste, kolory w ogóle. Chodź, jak fala przyjdzie, jak fajne kolory są. Teraz możecie zobaczyć właśnie, nazwijmy to, nasz punkt docelowy. Jest tam w oddali widać właśnie kładkę, która prowadzi właśnie aż na sam koniec, tutaj na ten cypelek. A widoki są tam naprawdę niesamowite, o czym przekonacie się już niedługo. Zobacz, bo tam na dole coś jest rozjebane chyba i to chyba pierdolło w murek. Co zrobiło? Spadło. Adam stwierdził, że od ostatniego razu, jak tu byliśmy, to coś tam raczej spadło. Mi się wydaje, że po prostu inaczej pada światło. Nie, jest
widoczny placek taki odkryty i skała jest, chyba spadła. Jest widoczny placek taki. Jest, i tam jest... Chodź. Korzystując z to, że Adam chce nagrać relację, więc może powiedz to jeszcze raz. Tutaj jest droga, którą chodziłem parę lat temu i było jej część. W tej chwili jest cała zerwana. Na samym dole... Czekaj, ja nie wiem, czy będzie widać. Tam gdzieś zaczynają drewniane schodki. One też się zerwały, jakaś skała musiała spaść, także tam będzie ciężko w ogóle wejść na tą kładkę całą. I z daleka to się wydaje może małe, ale w którymś momencie jest około 15-20 metrów nad wodą. Chodź, chodź, zobaczcie, jak ta kładka w ogóle wygląda, jak jest, w jakim jest stanie. Część kładki, która została. Parę lat temu tutaj przychodziłem, więc to było w dużo lepszym stanie. I tutaj była taka lina, której chyba został kawałek, to zaraz będzie to można zobaczyć. Ale na kładkę można było bez problemu wejść. Dzisiaj podejrzewam, że będziemy się wdrapywać albo wspinać. Także dosyć niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie będzie. No, także jak mówiłem wcześniej, nie jest to trasa dla każdego. Oczywiście teraz mogą pojawić się głosy, czy robię dobrze, że pokazuję takie miejsca, czy właśnie robię wręcz źle, że pokazuję takie bardziej niebezpieczne miejsca. Po prostu ja wychodzę z założenia, że warto pokazać wszystko, bo jesteśmy dorosłymi ludźmi i każdy powinien decydować, czy ta trasa jest dla niego odpowiednia, czy nie. No i to, co chce zwiedzać w swoim życiu. Bo są ludzie, którzy na przykład potrzebują adrenaliny do dobrego zwiedzania, a są ludzie, którzy po prostu wolą zwiedzać miasta. Więc wybór zostawiam dla was, czy takie atrakcje jak te są dla was odpowiednie, czy nie. Fajnie, jakbyście to napisali w komentarzu, co o tym myślicie. Czy pokazywać więcej takich miejsc, czy lepiej ich nie pokazywać. A ja tutaj chciałem powiedzieć wam kilka słów, że jak z góry widzieliście, to wydawało się fajna kładka na klifie. No jednak też możecie teraz zobaczyć, że im bliżej tej kładki, powiedzmy, mostku zbudowanego, tym już naprawdę wygląda to coraz bardziej, nie że strachliwe, ale niebezpiecznie. Aczkolwiek wiemy, co robimy, jesteśmy odpowiedzialni i domyślamy się, nie że... Nie pierwszy raz tutaj jesteśmy, bo wiesz. No nie pierwszy raz, tak? Dlatego, jeżeli jesteś na wakacjach i chcesz się spędzić bezpiecznie, nie przychodź tutaj. No, odejdź. Ale jeżeli lubisz miejsca ekstremalne, to myślę, że to miejsce może być odpowiednie dla ciebie. Także jeszcze bardziej trzeba uważać. Ja za blisko nie podchodzę, bo... Teoretycznie podłoże bezpieczniejsze niż tam, ale teoretycznie, bo widać, że to jest cienki cement. Dobra, idziemy dalej, bo mi się tu nie stoi za komfortowo. Dawaj. Jak teraz mogliście zobaczyć, drugim sposobem, w którym możemy dostać się w to miejsce, jest droga morska. Przepraszam, droga przez ocean dokładnie. Ponieważ tutaj już przy samym końcu mamy schodki, którymi możemy wejść normalnie i transportować się na cyferek na końcu. No i właśnie, jak teraz zobaczyliśmy, jednak u państwa wygrał rozsądek i woleli wrócić, niż miałoby się stać coś poważnego, tak mieliby spaść. Bardzo dobre podejście. Tam się robi już troszkę niebezpieczny. Musieliśmy się ewakuować już z tego miejsca, ponieważ jak widać, fale są coraz większe. Sprzęt niestety nie jest wodoodporny, a nie chciałbym go zalać. Chyba więc, twój. No właśnie mój, no mój sprzęt nie jest wodoodporny, więc możemy stąd już powoli się zawijać, tak brzydko mówiąc. I zrobimy może jakieś małe podsumowanie, ale u góry w bardziej bezpiecznym i mniej wietrzystym miejscu.
Okej, okay, niestety bateria mi już pada i powiem wam, że na powrocie zahaczyliśmy jeszcze do portu da Cruz i lokalnej knajpki, w której możecie zjeść mega lokalny przysmak, czyli jest to taka bułka z pomidorem, cebulą i świeżą rybą. Nie, ona jest chyba marynowana ta ryba, czekaj. Czy marynowaną, no, zaraz to określimy. Pyta. Bardzo dobre, a kanapka nazywa się? Gallado Seco, Sandes Gallado Seco. Sandes Gallado Seco. Ryba Gallado. Miejsce warte polecenia, oznaczę wam to miejsce, jak tu się tak, dostać. Pan bo... to jest taki lokalny celebryta trochę. A pan jest lokalnym celebrytą, co teraz możecie zobaczyć na przebitkach i zna tutaj takie persony jak prezydenta Madery, dużo osób, które z ważnych takich osobistości, które przypływają na Maderę czy przelatują, to często wpadają właśnie tu na kanapkę do Porto da Cruz, ponieważ jest to ponoć jedna z lepszych kanapek na całej Maderze. Też mi to właśnie kiedyś mówił lokalny przewodnik, o którym wam mówiłem. No i tak na powrocie zahaczyliśmy to miejsce, niestety bardziej nie podsumuję już tamtej traski co dzisiaj, bo bateria właśnie pada, więc nie mam kto zrobić. Więc na dzisiaj to już koniec i widzimy się w kolejnym vlogu. Cześć!